Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dramatyczne pytanie dotyczące przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych zadała mi w piątek wieczorem Kasia. Witam, panie doktorze, przyjechałem ze swoim chłopakiem na weekend do Wrocławia, ale zapomniałam swoich tabletek antykoncepcyjnych, które dwa miesiące temu przepisał mi ginekolog. Myślałam, że kupię je bez problemu w każdej aptece we Wrocławiu, ale niestety w każdej zażądano ode mnie recepty lekarskiej. Jestem obecnie w połowie cyklu miesiączkowego i nie wiem, jakie konsekwencje może mieć nagłe odstawienie tabletek antykoncepcyjnych, kiedy w zasadzie równocześnie współżyła, współżyłam płciowo. Czy istnieje możliwość się spotkania z Panem w sobotę rano i przepisania preparatu CILES na receptę lekarską, tak aby mogła go jak najszybciej wykupić i kontynuować jego branie bez przerwy? Odpowiadając oczywiście na to pytanie, musisz wiedzieć, że przy nagłym odstawieniu tabletek w połowie cyklu i jednoczesnym współżyciu płciowym skuteczność koncepcji hormonalnej drastycznie się zmniejsza. No, znam kilka osób, które zaszły w niechcianą ciążę, no, kilka pań w sumie. Niektóre się z nich zdecydowały utrzymać tą ciążę, no niektóre no niestety nie. Dla wszystkich tych osób było to jednak dramatyczne przeżycie i konieczność podjęcia bardzo trudnej sytuacji i bardzo trudnej decyzji życiowej. Natomiast nieregularne przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, nawet jeżeli nie zajdziesz w ciążę, nie jest zalecone ani przez lekarzy, ani przez farmaceutów, ani przez producentów tych leków, ponieważ zaburza i tak zmienioną już tymi lekami naturalną gospodarkę. Hormonalną organizmu kobiety. No oczywiście jest za mało czasu tutaj, żebym tam wchodził w szczegóły. Te szczegóły znajdziesz na licznych forach temu poświęconych, zarówno fora zwolenników antykoncepcji hormonalnej, jak i przeciwników, i na pewno tam są fachowe odpowiedzi w tym temacie. Oczywiście jako lekarz jestem uprawniony do wypisywania recept na tabletki antykoncepcyjne, jestem nawet lekarzem ginekologiem, który zna zasady działania i zasady przyjmowania tych tabletek, dawkowania tych tabletek, no, jeżeli chodzi tutaj o sytuację taką jak z Kasią, nie pracuję wprawdzie w soboty, ale w tak wyjątkowych sytuacjach jest to oczywiście możliwe. Musisz wiedzieć też, że przy obecnej polityce refundacyjnej tych leków, praktycznie te preparaty, praktycznie te leki są 100% płatne dla każdej pacjentki. Nie ma za bardzo wyjątków. Na szczęście producenci obniżyli nieco ceny. No, wybór jest dość duży. No i dla każdego można dobrać w miarę skuteczny preparat. Oczywiście jest parę przeciwwskazań, no ale te wychodzą już podczas badania. Lekarskiego. Koszt preparatu na miesięczną kurację jest około kilkudziesięciu złotych. Na tym kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w temacie tabletek antykoncepcyjnych, szczególnie skuteczności tych tabletek, a szczególnie w przypadku nieregularnego ich brania, oczywiście zapraszam Cię tutaj do komentarzy tego filmiku. Możesz też wejść oczywiście na moją stronę internetową. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.